Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Fabiano Caruana kontra Kirill Aleksiejenko. Panowie rozegrali partię rok temu, czyli w 2020 roku, w turnieju pretendentów, który właśnie po roku czasu ma się odnowić, to znaczy ma być kontynuacja tego turnieju, gdyż został ten turniej przerwany przez niestety epidemię. No i moi drodzy, partia z partii klasycznej. Bardzo dużo czasu panowie mieli na rozegranie i myślę, że bardzo ciekawa zresztą partia. Zapraszam serdecznie. Fabiano Caruana rozpoczął ruchem D4. Tutaj Aleksiejenko, dobrze czytam, skoczek na F6. Aleksiejenko, moi drodzy, jest tutaj w tym turnieju prawdopodobnie z dzikiej karty, jak dobrze kojarzę. FIDE nadało mu dziką kartę. Z jakich powodów i dlaczego on akurat, nie mam zielonego pojęcia. Szkoda na przykład, że nie ma w tym turnieju Aroniana. Chociażby Aroniana, bardzo silnego szachisty. Moi drodzy, skoczek na C4. C4, pionek oczywiście, E6, skoczek na C3, goniec B4. Obrona Niemcowicza jest na szachownicy. Planem czarnych jest zabicie tutaj i zepsucie struktury pionków, ale białe się tym nie przejmują, bo grają F3. Dziwny na pozór ruch. Bardzo dziwny, aczkolwiek to jest ruch teoretyczny. Tak się również grywa. Tutaj planem jest zagranie E4, żeby pionek wspomagał pionka w centrum i to centrum może być bardzo silne. I generalnie można zbić na C3, tutaj pionek odbija i na przykład próba D5 i C5. Może tak, D5 zagrały czarne w tym momencie i A3 właśnie nastąpiło. No i właśnie jeżeli będzie bicie, ja to już pokażę, na przykład C5, można zagrać E3. I tutaj po wybiciu oczywiście goniec wybija, pionek wybija na D4, pionek wybija na D4. Centrum białe zachowały. Ten król czasem, coś ciekawe, chowa się na F2. Czasem królem tutaj można zagrać. Ten pionek bardzo fajnie tutaj broni przede wszystkim E4 i G4. Ale to w ramach ciekawostki, moi drodzy. Po A3 goniec wrócił na E7. Tak też można. I Caruana zagrał E4. Od razu silnie do centrum. No oczywiście wybicie na C4 jest słabsze dla czarnych, gdyż goniec z tempem odbija bez problemu, a po wybiciu na E4 robi się bardzo ciekawa pozycja. Między innymi po wybiciu na E4 tutaj jest C5, czyli od razu czarne gryzą centrum i tak trzeba, bo w innym wypadku będzie zagranie E5, a po ruchu C5, E5 oczywiście też generalnie jest możliwe. Można w ten sposób grać, ale skoczek sobie odchodzi na D7 i atakujemy tutaj pionka. Przede wszystkim podważamy obronę punktu E5 i atakujemy tego pionka. No można by dużo mówić, dużo się zagłębiać w analizie i to jest bardzo fajne, ale nie mamy na to teraz zbyt dużo czasu. Dla chętnych zachęcam jak najbardziej, żeby sobie taką dwugodzinną analizę zrobić. To jest bardzo dobry trening dla szachisty. Moi drodzy, D5 nastąpiło i po wybiciu, którym pionkiem odbijamy. Otóż jeżeli byśmy wybili, no oczywiście nie skoczkiem, bo tu nie ma sensu, zostaje izolowany pionek, a też grozi wybicie. Jeżeli byśmy wybili na D5, to goniec zagrywa na D6. Dlaczego? Bo po skoczku na F3 skoczek D7 i tutaj bronimy tego pola E5 bardzo mocno. Jeżeli czarne opanują to pole, a właśnie to zrobiły, to pozycja czarnych jest niezwykle przyjemna. Te pionki niby są fajne, centralne, ale niestety one są przyblokowane i nie mogą robić progresu. Więc tutaj pozycja czarnych byłaby bardzo dobra, moi drodzy. No cóż, Caruana o tym wiedział, wybił tym pionem. Od centrum troszeczkę, jak się okazuje, są wyjątki od reguł. Po roszadzie czarnych, goniec E2, wieża E8, no oczywiście na wolną linię, chcemy tam coś podziałać, skoczek F3 i goniec G4, moi drodzy. Ten goniec E2, jeszcze wrócę chwilkę, goniec E2 jest takim sprytnym posunięciem, bo jakbyśmy od razu zagrali skoczkiem na F3 w tym momencie, to goniec by mógł od razu nas związać. A tutaj Caruana troszeczkę wyczekuje tę sytuację i nie pozwala zagrać gońcowi. No ale po wieża E8, oczywiście skoczek F3 nastąpiło, goniec G4 to samo i roszada. Białe zdążyły zrobić rozwój, skoczek D7. I teraz, moi drodzy, białe przystępują do konkretnych działań. Caruana czuje się mocny w szachach klasycznych i niezwykle dobrze liczy warianty. Niezwykle dobrze. Uważany jest za jednego z najlepszych, jak nie najlepszych szachistów na świecie w danym momencie od liczenia wariantów.
Nawet Magnus Carlsen uważa, że Caruana jest lepszy w liczeniu wariantów od niego. Moi drodzy, D6 zagrał tutaj Caruana. Jeżeli taki ruch już wykonujemy, to musi być to odpowiedzialne posunięcie, gdyż pionek będzie wiszący, tak zwany, czyli nie będzie broniony. Goniec F8. No i tutaj Caruana H3, liczy na bicie, ale goniec odbija tam pięknie, patrzy na B7. Goniec zagrywa na H5 i skoczek B5. Zobaczcie, takie niby proste szach. Bronimy, ale chcemy tutaj przede wszystkim zagrać na C7 z widełkami. No właśnie, jak zareagować? Dobrą reakcją, całkiem dobrą reakcją byłoby zagranie mimo wszystko hetman B6. Bo po skoczek C7, goniec wybija tego, no powiedzmy, pionka, który jest taką małą zakałą dla czarnych. I bardzo ważny moment, którą wieżę wybić, jeżeli już mamy wybijać. Wybijamy tę wieżę, gdzie, znaczy chodzi o to, żeby wybić tę wieżę, która jest mniej aktywna. Znaczy, też są wyjątki od reguł oczywiście, ale mniej aktywna wieża była tutaj i ta wieża aktywniejsza musi wrócić do pozycji mniej aktywnej, więc to jest ten plus. No i ta pozycja, moi drodzy, jest nieco lepsza dla białych oczywiście, ale czarne tutaj też mają spore szanse mimo straty jakości, ale jest pionek więcej. Taka ocena, oczywiście na dwoje babka wróżyła, różne rzeczy się mogą dziać w zależności od poziomu rozgrywania tej partii. Moi drodzy, po skoczek B5 wieża zagrała na E6. No właśnie, bo jak skoczek C7, to mamy tutaj kopnięcie z tempem. Goniec broni, atakujemy wieżę i skoczek padnie. Dlatego też goniec F4 wzmacnia pionka D6. Pamiętajmy o wyprowadzeniu wszystkich figur. Moi drodzy, jak chcemy grać dobrze w szachy, figury wszystkie muszą wychodzić. Nastąpiło A6 i skoczek C7, o dziwo. I teraz, moi drodzy, wieża E4. Cios za cios. O co chodzi? I teraz tak. Pewnie zastanawiamy się, czy zbijamy wieżę. No jeżeli byśmy zbili, to wieża zbija na F4 bardzo silnego gońca. Jeżeli skoczek wraca, moi drodzy, gramy skoczek B6. Piękny ruch. Zobaczcie, hetman z gońcem już mają opcję wybicia. I przede wszystkim skoczek B6 zabiera pole na D5. Znaczy zabiera i nie zabiera, bo jak skoczek wróci, to go wymienimy. Pionek musi wybić i tu sobie pięknie zagramy. Z jakością mniej czarne stoją rewelacyjnie, bym powiedział. A to jest kwestia dobrej oceny pozycji na poziomie arcymistrzów. Myślę, że to jest oczywiste. Ktoś ma dobre wyczucie w szachach, to takie ruchy potrafi wykonywać. No, to jest niełatwa sztuka oczywiście, ale trening, moi drodzy, czyni mistrza. Moi drodzy, teraz tak. Po wieża E4. Goniec zagrał na H2 i wieża C8. No te wieże trochę potańczyły, owszem. I Caruana zabiera się do konkretnych działań. G4. Bardzo odważne posunięcie otwiera króla. I teraz tak, jeżeli goniec na G6, to tutaj zagrywamy sobie spokojnie goniec D3. Białe mają naprawdę swobodną grę i nieźle cisną czarne. Te figury są bardzo skrępowane. Dlatego też czarne decydują się na poświęcenie figury. To jest raczej praktyczna, dobra decyzja. No, wybić trzeba i skoczek wybił na G4. Troszeczkę tu się otwiera gra. Figura mniej, ale te trzy piony są wolne. Jeżeli te piony by awansowały bardzo mocno w przyszłości, to byłoby groźnie. Ale czy to zrobią? Zobaczmy dalej. Moi drodzy, goniec D3. No właśnie. Jest konkretny atak na wieżę. Ta wieża biedna nie może iść w lewo, w prawo. I tak nieprzyjemnie to stoi, bo na przykład wieża E3 to goniec F4 z atakiem tutaj na E3. No cóż, czarne decydują się na dobre zagranie mimo wszystko. Skoczek bije na H2, wtrącenie. No i oczywiście wybijamy na E4, wybijamy na F1 i hetman F1. I goniec na D6, moi drodzy. I skoczek na D5. Podsumowując tę pozycję, białe mają figurę więcej, lekką figurę więcej. Ale za cenę trzech pionów, więc teoretycznie w punktach wszystko się zgadza, 3 na 3. I teraz Caruana ocenił tę pozycję jako lepszą dla białych. No i nie mylił się, ale ona jest nieznacznie lepsza. Ruchy czarnymi trzeba zagrywać bardzo dokładnie. Na tym polega problem czarnych, że jedyne takie ruchy dokładne dają pewnie jakieś jeszcze szanse, możliwości na w miarę wyrównaną grę. No i tak. Po tym posunięciu G6 hetman zagrał na H3. No widzimy, że hetman zmierza do króla i zwalnia przede wszystkim pole dla wieży. Król zagrywa na G7. I moi drodzy, tutaj król zagrał na H1 w tym momencie. Caruana prawdopodobnie myślał o wieża G1, wprowadzić skoczka może w ten sposób. Zapewne takie plany w głowie też istnieją, ale istnieje tutaj bardzo ciekawe zagranie ze strony białych. Dosyć trudny ruch.
Może spróbujcie poszukać tego posunięcia, jaki mógłby być wykonany w partii. Nie był, ale spróbujmy poszukać. Bardzo ciekawy, zresztą troszkę intuicyjny, ale też kombinacyjny, w miarę konkretny. Ja już pokazuję to posunięcie. Moi drodzy, goniec F5 można by było zagrać. Bardzo ciekawy ruch. Chodzi o to, że tutaj grozimy biciem. Wieża nie może zagrać C7, bo dostanie tutaj od skoczka, że tak powiem, w trąbkę. No i też wymuszenie. Wymuszenie bicia by nastąpiło, a białe jakby nigdy nikt, jak gdyby nigdy nic. Zobaczcie, że się wyrównały figury. Trzy piony więcej po stronie czarnych, ale te piony już takie są bardzo poszarpane. Grzeczne król F2, żeby wprowadzić wieżę. No właśnie, i tu jak się uda wprowadzić wieżę, będzie masakra. Tylko że jest skoczek F8. I po wieża G1, skoczek G6 się zasłania, ale gramy skoczek G5. Ta wieża pomaga też skoczkowi. Zobaczcie, konkretny strzał. No jeżeli na przykład nastąpi H6, bo to jest taki ruch, który się narzuca, to niestety ten ruch przegrywa. Poszukajcie odpowiedzi, jak zagrać białymi, żeby tę partię wygrać. Można sobie zatrzymać jak najbardziej fin tradycyjnie. Moi drodzy, skoczek F7 mogłoby nastąpić. I po wybiciu zbijamy hetmanem. Skoczek, śmiertelny skoczek. On jest tutaj fantastyczną figurą. No i król ma problemy. Król E8 na przykład. I wystarczy zagrać wieżą G6. Na przykład wieżą G6, żeby tutaj króla nie puścić. I bardzo ciekawa rzecz. Niby goniec tu atakuje troszkę króla i hetman. No i hetman właśnie wjeżdża z szachem. To hetman F3. Zobaczcie, jedyny ruch, żeby zadać szacha i król E2, król H2, przepraszam, hetman H2 i król D3. Jak dać dalej szacha? No można tu, ale stracimy damę. No właśnie. A tu już są siatki matowe, wszystko wisi, król jest goły i wesoły. Moi drodzy, a co by było na przykład po skoczek G5 i w tym momencie hetman H8, żeby obronić tego pionka? Otóż hetman zbija na F5, odbijamy jednego pionka. I ta pozycja jest nadal lepsza dla białych, mimo straty dwóch pionów, napieramy na króla. Czasem przerzucimy skoczka z E4 na F6, atakując króla no dalej mocno, tak? To jest takie też, jakbym taką pozycję w ciemną miał dostać z jakimś silnym zawodnikiem, to bym ją brał w ciemno, bo widzę ogromną inicjatywę. Wszystkie figury żyją i atakują przede wszystkim króla czarnego, moi drodzy. Na poziomie arcymistrzowskim myślę, że sprawa łatwa. No cóż, ale Caruana zagrał król H1. Skoczek poruszył się na E5 i skoczek na H4. Te skoczki szukają opcji. Zobaczcie, piony niby są groźne, dobrze bronione, ale czasem, oczywiście jak wyjdzie pionek, musimy mieć na uwadze białymi, że będziemy wybijać jednego z nich. I teraz po H5 wieża G1. Zobaczcie, grozimy skoczek F5. Nie pozwalamy za bardzo tymi pionami tutaj się poruszać. Goniec wrócił na F8, no taka asekuracja powiedzmy. I skoczek F4. No właśnie, grożą bardzo nieprzyjemne zagrania. Bardzo nieprzyjemne. Skoczek zagrał na G4, moi drodzy. No i teraz przechodzimy do fantastycznej gry ze strony białych, bo pozycja jest niezwykle niestandardowa. I tutaj pojawia się właśnie ta umiejętność silnej gry w szachy, którą Caruana się popisuje. I z tego co pamiętam, bo oglądałem partię na żywo, dosyć szybko tutaj rozwiązał sytuację. Moi drodzy, jest to ruch skoczek H5. Dziwne na pozór posunięcie, bo po wybiciu nadal skoczek sprzecześnie na G4 się trzyma, a szkoda by było chyba wszystkie figury święcić. Otóż nie trzeba święcić, moi drodzy, goniec F5. Jakże subtelne, spokojne posunięcie. Przecież tutaj zaraz ginie skoczek, a król jest totalnie odsłonięty i koniec partii. Najlepsze jest w ogóle to, że nie można zagrozić białemu królowi. To jest najciekawsze. Zauważcie, że też widły czasem grożą, ale wieża jest na straży i tutaj króla pilnuje. Goniec zagrał na E7 i oczywiście nie bijemy wieży, moi drodzy. Nie możemy zbić wieży, nie utrudniajmy sytuacji. Zbijamy skoczka. Po wybiciu hetman zbija i goniec zagrywa na G5. No i moi drodzy, jeden ruch do zwycięstwa. Oczywiście wybicie na G5 też by wygrało, ale chodzi o to, że po tym wybiciu jest pionek za figurę i w takich końcówkach czasami czarne mają jakieś szanse zremisować. Czasami, naprawdę to już jest bardzo rzadki przypadek, ale jednak istnieją. Ale po co sobie utrudniać sytuację, moi drodzy? Caruana w tym momencie zagrał hetman H5 i czarne się poddały. No grozi wzięciem wieżą przede wszystkim. A jeżeli nastąpi F6,
To skoczek f5, moi drodzy, król f8 i wygrywajcie dalej partię. Skoczki na f5 stoją bardzo dobrze. One tutaj są piekielnie mocne. I wieża e1, moi drodzy. Goniec e3, to już desperacja, bo zasłaniamy, to jest przedłużenie mata. Tutaj można dać szacha, król f7, dokładne posunięcie hetman h7, aby bronić skoczka. Jeżeli król e6, no to tutaj sprawa jest jasna, mat. A po król f8 dajemy szacha i piękne zagranie na koniec. Oczywiście tak nie było, partia się skończyła dokładnie w tym momencie. Bardzo ładna partia z turnieju kandydatów. Myślę, że będziemy analizować tę partię niedługo. Rozpoczyna się turniej, będziemy śledzić. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć.